Siemaneczko, z tej strony Jerecki, zapraszam Was na kolejny odcinek z Farming Simulator 22. Będziemy sobie kontynuować dzisiaj rozgryweczkę. Ja nie przedłużając, zapraszam Was serdecznie do oglądania. Zostawcie oczywiście łapeczkę oraz subika dla mojej motywacji i dla zasięgów, a tymczasem nie przedłużając, lecimy z temacikiem. Okej, słuchajcie, a więc tak, dzisiaj sobie polecimy sprzedać nasze paczuszki, te, które ostatnio żeśmy zrobili na live'ie. Mam tutaj prawie że całą przyczepę, zobaczcie, ładnie poukładane oczywiście. Jest tego trochę tutaj, także jedziemy sobie na skup. Teraz tak, skup mamy, zobaczcie, skup mamy strych. Oznacz miejsce. Kawałek drogi przed nami, także jedziemy najpierw sobie sprzedać, słuchajcie, słomę, którą żeśmy zebrali z pól. Ciekaw jestem, ile hajsu sypnie. Ogólnie to sprzedałem ze 2 albo 3 pola, bo nie były mi potrzebne, po prostu na początek to trochę za dużo. Wiecie, jak to jest. Nie nadążam obrabiać wszystkiego. A tymczasem polecimy sobie, sprzedamy słomę. Jak wrócę, to prawdopodobnie sobie przewiniemy miesiąc do przodu i będziemy kosić rzepak już, bo rzepak jest właśnie tak na sierpniu przeważnie. Myślę, że już będzie dojrzały, więc będzie można sobie go na spokojnie skosić. Tymczasem jedziemy sobie za torkiem, który wczoraj kupiliśmy. Naprawdę mega mi się podoba, coraz więcej zaczyna nim robić i podejrzewam, że dużo, ale to dużo będę go używał, nie? Naprawdę fajny traktoreczek jest. Ten zatorek i fajnie się nim jeździ. Także tak to wygląda. Ciekaw jestem, ile sypnie hajsu nam za tą przyczepę słomy. Dobra. Puścisz? Puścisz? Puścisz, dobra. Przepuścili nas, bardzo dobrze. No, jakoś niedaleko to jest, jak widzę po mapie tutaj. No, zaraz tutaj gdzieś będzie po prawej stronie. Cena jest niewielka oczywiście, bo to słoma, no ale aby sprzedać, bo to głównie o to chodzi, żeby to sprzedać. No dobra, to jest tutaj. Again, Armin van Buuren, słuchacie RMF Max, a to już pora na Max Games i robimy sobie powrót do przeszłości, bo podejrzewam, że nie ja jeden tę grę kiedyś ogrywałem godzinami. Zapraszam na mini recenzję remake'u legendarnej twierdzy, Twierdza edycja ostateczna. Max Games. No i teraz pytanie, twierdza, czy która swoją premierę miała już ponad 20 lat, czy mi się uda tu wjechać? Była z pozoru standardową strategią czasu rzeczywistego osadzoną w średniowieczu, ale pierwszą, w której skupialiśmy się na budowie ogromnych zamków i rozbudowanych fortyfikacji, potężne mury obronne, wieżyczki obsadzone łucznikami, do tego gorąca smoła, którą zrzucaliśmy z murów podczas oblężenia. No piękne wspomnienia, które doczekały się fajnego przypomnienia, bo właśnie wyszedł remake twierdzy. Twierdza edycja ostateczna to przede wszystkim grafika współczesnych standardów. No i twórcy odrobili lekcję, bo nie tylko możemy grać w 4K, ale wszystkie grafiki, obiekty, tekstury i tak dalej przeszły solidny lifting. Zachowano oryginalny klimat, ale wszystko jest po prostu ładniejsze. Gdyby jednak skończyło się tylko na grafice, no to chyba nie warto byłoby się nad edycją ostateczną pochylać, bo dawna jest już przecież twierdza HD i wiele fanowskich modów poprawiających wygląd. Na szczęście twórcy poszli trochę dalej. To czemu to nie chcę sprzedać? Mamy kampanię z twierdzy, ale dwie zupełnie nowe, dość wymagające kampanie, choć jeśli chodzi o fabułę, to słabe. Mamy też misje ekonomiczne i dostajemy do dyspozycji nowy tryb zamkowy szlak, w którym dostajemy scenariusze oparte na historycznych wydarzeniach.
wydarzeniach, prawdziwych oblężeniach, prawdziwych... O, sprzedaję, dobra. Świeżeń jest trochę więcej, bo również soundtrack... No, 5000 wpadło, więc spoko. Przeszło lekki lifting. Dziwię się jednak, że na przykład twórcy nie ma tragedii, bym powiedział. Interfejs, który jak na początek lat 2000 jest okej, ale dzisiaj już nawet nie tyle odstaje, co... Fajnie, 5 koła wpadło. Dobre i to. No, przyczepa weźmy pod uwagę to, że była taka nie do końca pełna, nie? Nie poprawiono również bardzo archaicznych animacji. Ojejku, sorki, chłopie. Jedź. Ale szkoda, że pojedynczą potyczkę można rozegrać tylko z żywymi rywalami w sieci. Ja bym chętnie pograł też szybkie starcia offline przeciwko botom. Dobra, wracamy na gospę. Na pewno warto za to twórców pochwalić. Wracamy na gospę i lecimy z Steam, dzięki czemu wkrótce zapewne zaleje rzepakiem. Mnóstwo nowej zawartości z mapami. Myślę, że coś tam się uda skosić dzisiaj, chociaż trochę. Płatne rozszerzenia, między innymi z polskimi zamkami, więc na pewno jeszcze przez jakiś czas będzie w twierdzy co robić. Ogólnie twierdza edycja ostateczna to jest udany remaster, który mógł pójść trochę dalej i byłby idealny, ale powiedzmy, że jest nieźle. Dobra, jest godzina 9.24 w grze, więc nie ma tragedii. Ode mnie 4+. Max Games. Dobra, tu skręcamy. Remake ostatnio w modzie to jest nuta z remake'u Akademii Pana Kleksa. Grupa Kleks z Igo między innymi. Szkoda, że takie ciche dźwięki ma ten Zetor. Całkiem nowa bajka w RMF Max. Ale to nic. Ale powiem wam, że fajnie się tak jeździ, sprzedaje. Po wapno będę musiał jechać, ale to po koszeniu już, nie? Więc ja sobie wezmę przyczepkę Polonezika, prawdopodobnie polecę po wapno. Bo pola będą na pewno wymagać wapnowania po koszeniu. Także po wapno się poleci bez problemu. To się ogarnie. Tylko najpierw bym chciał rzepak pokosić. Mam dwa, raz, dwa. Raz, dwa pola rzepaku, tak. Dwa, no. Dwa pola rzepaku do skoszenia będą. Jedno jest po prawej stronie, już widać je. Pole do skoszenia. Ojojoj. Za wcześnie. Słup jest. Serio? Dobra, tą przyczepę na razie gdzieś może bym odstawił. Nawet tutaj. Niech sobie stoi. Na pewno przeszkadzać się będzie. Teraz tak, weźmy sobie tą drugą przyczepę. Przygotujmy się już pod żniwa. Dobra. Okej. Idziemy teraz sobie przewinąć miesiąc do przodu i lecimy ze żniwami, nie? Kawucia oczywiście z rana musi być, tak żeby dało się nagrywać. Dobra. No i mamy rzepak do koszenia, gotowy do zbioru, także okej. To lecimy sobie. Aha, dobra, najpierw sobie, wiecie co, najpierw to ja sobie wezmę kombajnem wyjadę, to nasz nowy nabytek, słuchajcie. Nasz nowy, piękny nabytek, żeście wybrali sami go. Muszę się obrócić. Dobra.
Dobra, jedziemy na pole. Teraz sobie bym ustawił w miarę jakoś. No powiedzmy, że tak jak teraz. O, dobra, niech stoi. Całe szczęście, że pola mam blisko w miarę. Tu jeszcze nie było siane, więc można jeździć. No i co? Przestawić muszę trochę ten wózeczek delikatnie, bo będzie mi przeszkadzał. Dobra. I zaczynamy piękne koszenie naszym nowym nabytkiem. Trzeba go rozłożyć. Dobra, lecimy. Jak wam się podoba klasik? Bo mi się podoba mega. Naprawdę, piękny jest. Zostaje paseczek, czekajcie. Nie chciałbym zostawiać takiego paseczka. Wolę sobie najwyżej bez GPS-a kosić. Ale będę wiedział, że tutaj wszystko będzie ładnie skoszone. No wiadomo, w tego klasa dużo więcej wchodzi, więc na pewno nie będę musiał się tak często wysypywać. Ale jest mega. Coś pięknego. Dobra. Ale to fajnie wygląda, kurde. Dobra. Takie małe kawałki będą na początku, wiecie, ale nie ma co się dziwić w końcu. To są małe pola, bo jest mapka nie za wielka też. A skubanie ładnie wygląda w środku. Z klas Dominator, tak wybraliście wczoraj, taki kombajn kupiłem. Zostawiam znowu? Oczywiście, że zostawiam. Dobra. Ja bym nie zostawiał, to mi nie był sobą chyba. Ale to nic, dam radę. Mamy sierpień, będziemy potem siewy robić oczywiście. Dobra.
23% zbiorników, więc nie ma tragedii. No tutaj spokojnie, 10 na godzinę można jeździć bez problemu. Nie, ale klasik jest naprawdę piękny. Kurde. Ja się cieszę, że się was posłuchałem na ostatnim live'ie, nie? Ale to fajnie buja. Dlaczego oni nic nie nagrywali? Mega się cieszę, że was się posłuchałem, serio. Ensync i Justin Timberlake, Burnley w RMF Max. Za moment pogoda, a po pogodzie jeszcze bardziej was rozbujamy i to tak jeszcze bardziej tanecznie będzie Fly Project i Toka Toka. Szok i niedowierzanie. Tak bawił poranek w RMF Max. Polska reprezentacja ma nadal szansę bezpośrednio awansować na Euro. Brawo my! Co prawda będzie to Euro 2025 i to ponad 21, ale szanse są. Mam nadzieję, że uda mi się dzisiaj odcinek wam wrzucić, żebyście mogli sobie tam pooglądać. Do 16 w sumie mam czas, bo na 16 lecę do roboty. Tak naprawdę do 15 mam czas nawet, bym powiedział, żeby wrzucić wam dzisiaj odcinek, ale mam nadzieję, że mi się uda. Wrzucę wam dzisiaj, może jak się uda i będzie gitara. Kurde, znowu mi jakieś zrobiłem. Dobra, to nic, zaraz się to poprawi. Zbiorniku. Ja, ale mi jaka zrobiłem. Wezmę to na raz, powinienem wziąć. Chyba. Chyba damy radę na raz. Już mamy 3,5 tony prawie, więc z jednego pola takiego małego 3,5 tony myślę, że jest całkiem spoko, to nie ma tragedii. Będzie 3,5, będzie 3,5 tony tutaj, no spokojnie, 3,5 tony już jest. Dobra. Lecimy wziąć tego mijaka teraz, którego oczywiście zostawiłem. Ale mijaczek. Ostatnie dwa dni super cen na zapachy, tylko do poniedziałku w Rossmanie. Zebraliśmy się tutaj. Ty, a ty co robisz? Jak co? Ale ich coś zostawiłem chyba. Promocja prosto i przejrzyście. Korzystajcie. No jak już kosić, to tak wiecie, do zera, nie? Jeszcze tylko dzisiaj Black Days w Agacie. Śpiesz się, bo teraz nawet do 30 rat 0% albo tysiące produktów. Aż do 30%. Tego nie mogę skosić? Tak, aż do 30%. A nie, skosiłem, dobra. Szczegóły w sklepach i na agatameble.pl. Dobra. Lecimy na drugie pole. Tutaj mamy 48% zbiorników, więc spoko, możemy na spokojnie sobie jechać na drugą stronę teraz. I zaraz zobaczymy, jak tam na drugim polu sypnie. Pojedziemy sobie tędy. Ja się tu chociaż zmieszczę? Pytacie, jakie jest najpiękniejsze jesienne przysłowie? Jakoś się zmieściłem, dobra. Ledwo, ale się zmieściłem. Czekajcie, z tej strony wjadę. Oj, tak sobie zacznę tutaj. Obniżki do minus 50%, w tym woda toaletowa Calvin Klein Intuyo 100 ml za 67,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 119,99. Dobra, lecim. Allegro. W Aldi prezenty za mniej niż myślisz. Tylko w ten piątek i sobotę odzież i obuwie 25% taniej. Ale to nie wszystko. No myślę, że to wejdzie mi w zbiornik raczej wszystko. Promocja dotyczy wybranych produktów i więcej szczegółów na Aldi.pl. Posłuchaj setek tysięcy artykułów.
Zobaczymy, czy ci pies tutaj wyda. Wejście mi do odcinka, więc myślę, że uda mi się to skosić na odcinku. Bez problemu. Zastanawiam się jeszcze nad jakąś talerzówką do Zetora. Jak macie jakieś fajne pomysły, możecie dać znać w komentarzu. Do kalendarzowej zimy jeszcze trochę, ale pogoda już taka jak o tej porze roku. W wielu miejscach w kraju będzie dziś biało. W prognozach na dzisiejsze popołudnie są nadal wzmianki o opadach śniegu i deszczu ze śniegiem. Uważajcie na obrudzenia, bo temperatura niska. Maksymalnie na skali zobaczymy 3 stopnie Celsjusza. Tyle będzie na Dolnym Śląsku. Nieco chłodniej w centrum czy w zachodniopomorskim. Do dwóch kresek. Ale fajnie. Na Podlasiu i Suwalszczyźnie. Tam minus 1. Rzepak też jest fajny, bo jest taki czarny, nie? Na niskim poziomie. Szkoda, że w tych lusterkach tak mało widać. RMF Max. No tak ło, w sumie. Ale nie jest źle. Tutaj jakieś mamy ogólnie radyjko, nie wiem, czy to CB radio, normalne radio, jakieś głośniki. Wszystko jest na full wypasie. Jak przystało, wiecie, na... Jak przystało na ten kombajn. Kurde, myślałem, że złapię tam, ale dobra. No nic, dobra. 68% w zbiorniku, więc spoko. Ładnie sypie jak na razie. Ciekawe, czy... Czy będzie pełny zbiornik, czy nie. Ale powiem wam, że po komentarzach widziałem, że przyjęła się ta seria, spodobało wam się, więc myślę, że będziemy ciągnąć sobie tą seryjkę. Ja się cieszę, że wam się podoba ogólnie, bo wtedy mi się nagrywać chce. Dobra. Nie tak. Tutaj zostawię. Dobra, lecimy. Nie no, ten kurde klasik to jest klasa. Klas Achtung. Pachcek. Shirt aus, coś tam. Made in Germany. Ale jeszcze jest super. Dobra. Jeszcze dwa przejazdy, myślę, coś takiego. No może trzy przejazdy. Dobra, jedziemy. Ogólnie zastanawiam się, co to jest tutaj oto. Te takie jakby obcinacze po bokach. Nie wiem, o co z tym chodzi. Do czego to służy, ale możecie dać znać w komentarzu ewentualnie. Nie mam pojęcia, do czego to służy.
No są takie fajne tutaj, takie jakby... To wygląda jak sekatory jakieś takie po bokach chodzące. Nie wiem do czego to ma służyć, ale spoko. Wygląda ładnie. Ach, ten klas dominator, piękny. Dobra, ostatni przejazd. Myślę, że mi to nie wejdzie. Już widzę, że mi to nie wejdzie. Mamy 99% zbiorniku. Kurde, nie wejdzie na van. No nic, do kosza ile się da. Zobaczymy ile wejdzie. No i koniec, dobra. Stop. Dobra, panie zetorze, na pole jedziemy. Panie zetorze, jedziemy po zboże. Dobra. Dobra, o. No ciekaw jestem, bo tu na przyczepie nie wejdzie, na pewno teraz nie wejdzie. Tu jest większy zbiornik w klasie, jak w Bizonie był. Pewnie nie wejdzie na raz. Procent, dobra. Czyli nie weszło. W kombajnie na pewno coś zostało, nie wiem ile. Do silosa raczej nie wsypię, bo tu już mam wsypane zboże. Pewnie mnie nie puści, żeby wsypać. A nie, czekajcie. Mogę wyładować tutaj. Dobra. Wyładujemy tutaj i lecę jeszcze raz do kombajna. Chociaż w sumie na razie go zostawię tutaj. Na razie go zostawię tutaj i to dokoszę sobie. No bo jak już mam sypać, to wiecie, to i tak będę sypał, i tak będę sypał, a tak to chociaż będę miał wszystko skoszone już do końca. Nie no, pięknie to poszło. Dwa pola skoszone. Chyba tylko dwa z tego, co kojarzę, miałem. Z rzepakiem. Raczej więcej nie kojarzę, żebym miał. W następnych odcinkach będzie fajna robota, bo będą nas czekały teraz uprawy. Czyli będzie trzeba prawdopodobnie polatać trochę z bronami mechanicznymi, między innymi. Brony mechaniczne, trzeba będzie polatać po polu, te ścierniska poogarniać i tak dalej, i tak dalej. Potem wapno rozsypać, potem posiać, potem nawóz rozsypać, także będzie co robić. Będzie co robić. Panie, czy ja z tym headerem się zmieszczę w tej bramie? Zmieszczę się. Ledwo, ale się zmieściłem. Dobra, czekajcie, ja sobie podjadę ciągniczkiem, żeby to jakoś miało wygląd. Wysypię to z kombajnu. Dobra. Niech to się sypie do końca. Ciekawe, czy wejdzie. Weszło, dobra. Okej. Okay.
Wiem, że ciężko będzie tędy przyjechać, ale muszę, bo tam wózek został. Dobra. Okej. Dobra. Zbieramy klasa. Dobra. Dobra, okej, teraz tak sobie gdzieś go na razie zaparkuję. Tak, żeby w miarę nie przeszkadzał. No to możemy nim stanąć tutaj na razie. Dobra, ja sobie go potem przestawię. Wysypmy sobie jeszcze te zboże tutaj. I można złapać oddech popołudniową porą przy takich notach Lost Frequency, Stone Gregory i Dive w RMF Max. Na złapanie oddechu, na wychillowanie w środku soboty. Za sporo tego rzepaku sypnęło. Z Robertem Boyem. Powiem wam, że z dwóch takich małych polenek to sporo tego jest. Do was w poniedziałek. Poniedziałek po 13. Dawid Mianowek, cześć. Dobra, wysypmy sobie. Reklama. W Media Expert przedłużamy Black Friday. Smartfony, telewizory, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, zmywarki w super niskich cenach. Black Friday w Media Expert. No i pięknie, słuchajcie. Pięknie udało się to ogarnąć dzisiaj, także tym pięknym akcentem Zetora dzisiaj kończymy odcineczek. Mam nadzieję, że wam się podobało. Jeżeli tak, to zostawcie łapeczkę w górę oraz dajcie znać w komentarzu, jak się wam podobało. W następnych odcineczkach będziemy sobie, słuchajcie, uprawę prowadzić przed zimą, także będziemy uprawiać pola wszystkie po kolei, żeby, wiecie, żeby pozasiewać przed zimą odpowiednie zboża. Ja wam dziś, na dziś dziękuję, do zobaczenia, trzymajcie się, hej, pa, pa.